Cześć wam, z tej strony Kurczak, jak widzicie już mamy Hamlet Beta, można już dołączyć do bety. Wystarczy kliknąć właściwości. I tutaj muszę dodać okno niestety. Chwileczkę dajcie mi. Przechwytywanie okna. O, tak. I tutaj w zakładce beta wpisać to be or not to be. Z tego co pamiętam, jeszcze tam najwyżej wpiszę w komentarzu czy w opisie. Sprawdzamy kod, wysuwamy beta, aktualizuje nam się gra. No i co, gramy? Ja już usuwam przechwytywanie Steama. Przepraszam, że w ten sposób trochę. Jest rano, beta wyszła o 3:30 w nocy. Ja, no niestety, nie zdążyłem. Death Defining Adventure. Tu u góry świnki, pre-release in development oczywiście, czyli mamy betę. Wszystkie osoby, które zapisały się, dostały teraz możliwość pisania tego kodu. Wystarczyło się zapisać i posiadać do Star Wars, z tego co wiem. Muzyka jest spoko. Jest podobno nowa postać. Hamlet. Characters. Nie mamy żadnych postaci. Voila, New Wilbur. Jest pierwsza nowa postać. Jedna i ostatnia. A chciałem zagrać bardzo Weberem, więc trudno. No cóż, startujemy. Takie pierwsze wrażenia, niestety nie udało mi się wcześniej tego nagrać, no bo spałem. Mam naukę, mam uczelnię, muszę je spać. Muszę się uczyć. O, patrzcie, to w tej dżungli coś będzie takiego. Jest to miasto. Już tam widziałem na Discordzie, że ludzie wo, wszystko, ale dobrze, że nie wstawiacie. Dziękuję wam za to, nie wstawiacie screenów. Nie ma jakichś tam spoilerków. No i tak, miał być wczoraj stream. No ale nie było. Nie było możliwości. Kameleon nas wita. Przy rozwalonym. Nice to point landing. Out on the tails. Tak, przy rozwalonym balonie, tak jak mówiliśmy. I znika sobie tak fajnie. Okej. Okay. Tego jest tu od cholery. Nie wiem od czego zacząć. Ale jak coś, dziś będzie stream. Dziś będzie stream o 20. Jakiś świetlik, czym ty jesteś? Please don't arrest me. Well met. A to czym ty jesteś? Nie mogę atakować tego. Tylko malutko, że... A, no jest poisonous, dobra. Radish. To są kwiaty, dobra. Trawa. Ha, tego nie mogę zbierać, potrzebuję tych nożyc, o których tam... Które tam wcześniej widzieliśmy. W gameplayach. Lily pad. Tam raczej nie dojdę. Ta żaba jest poisony, co tam nie chcę na razie podchodzić. Boże, ale tu jest wszystkiego tyle, że ja nie wiem co zrobić po prostu. Kurde, nowe kropy. Dobra, ja wam to ukradnę, mogę? Chyba nie mogę, przepraszam. Ej, nie, ej, ale to weźcie mnie aresztujcie czy coś, a nie zabijajcie od razu. Frederik, powiedz mu, że ja kumpel. Weź, patrz, ja to upuszczę. Ja kumpel. Nie, no proszę. Zostawcie mnie, ziomeczki. Gdzie ja mam znaleźć trawę, jak nie mam trawy? Dobra, siema. O, jakieś nowe czepka. Tylko, że oczywiście ja ich nie mam z czego w ogóle ścinać. Ale domki są super, fajnie to wygląda. Tu też pewnie nie mogę nic zebrać, bo... Pan farmer zaraz podskoczy. Jej, panie, zostaw to pan. Dobra, ile my tu już odkryliśmy? Nic praktycznie, ja już nie wiem co się dzieje w ogóle. Nie mam pojęcia jak to grać, co to robić. No ale będziemy to rozkminiać na streamie i prosiłbym, żebyście nie pisali mi, że o, tu zrób to, tu jest tam, tu tak jest tam. Po prostu dajcie mi poodkrywać tą grę samemu. O, tu będzie dżungla chyba. Dajcie mi poodkrywać tą grę samemu. Ewentualnie, jeśli was zapytam. On lap. To ja podniosłem i zobaczyłem, jaki fajny ptaszek. Podniosłem i zobaczyłem, co jest pod spodem, po prostu i był kamień. To jest w ogóle jakiś inny biomek niż ten. O, tak. Jezu, zakochałem się. Wow, właśnie o tym myślałem, że tak będzie. Co to za chmurka? I tak jak mówiłem, latające wyspy. Udało się odkryć. Są kruki. Kruki są wszędzie. Wiewiórek! Piku!
Piku, Watariu Piku, Orange Piku. One chodzą na drzewa, to są chyba nowe króliczki i krabity. Ale słodziaszne. Muzyka, dźwięki. Aha, mamy tutaj też dzień, muszę o tym pamiętać. Treasure hunting. Disarming tools. Iron, o, to żelazo. Młotek, też żelazo. Gold pan? To chyba to do przemywania? Nie wiem. Nie. Już myślałem, że małpy. Żuk gnojarz. Aha. Fajnie. Super się cieszę. Exotic flower, dobra. Tutaj kamień. O, z niego wychodzą te... To są motyle chyba nowe. Ale nie mogę atakować. Patrzcie, jaka fajna papuszka. To jest wszystko jeszcze do zrobienia. Nie wiem, czemu F ani Ctrl F nie działa i czy to jest błąd i czy to zgłaszać, tak szczerze. To to jest rzecz, którą możecie mi powiedzieć. Chyba, że ja potrzebuję rzeczywiście jakiejś broni. Pięścią już się nie da atakować. Koniec. Dobra, mamy sawannę, tu jest... Aha. Siema. Jesteś kumpel? Odgryziesz. Mamy sawannę jakąś. O, flincik, super. Nareszcie flint. Te kamienie to jest po prostu piekło chyba. Tutaj będzie ciężko cokolwiek tak zdobyć. No ja nie mam trawy w ogóle na przykład. Nie mam trawy. Potrzebuję żelaza do tego. To są kwiaty nadal, nie wiem. No to zbieram tak szczerze, ale to są nadal kwiaty. Eagle. To się da podnieść, ale chyba w no... O, chodź tu, ziomek. Ukradłem mu pióro. To jest zbagowane drzewo. Troszkę. Jest poza zasięgiem tutaj. Dobra, nie wiem, ja mogę zrobić jedynie siekierę, więc ją zrobię. Zobaczymy, czy z tych drzew coś wypada fajnego. Korek. To są drzewa to takie śmieszne. To nie wiem, czy ja z tego korku chcę coś robić. Ja raczej potrzebuję normalnego drewna. Kamieni, to wtedy bym się nie musiał przejmować tym fire pitem dużym. Tańsze są rzeczy. Tańsze są rzeczy do wykraftowania, z tego co zauważyłem. Fork handle. Ale, no mnie nie stać na nic. Nie stać mnie na nic, więc wrócę najwyżej do świni, o ile zdążę jeszcze. No nie, to jakieś robactwo chodzi w tej trawie. Z tego co pamiętam, to ono atakuje jeszcze. Także sobie ucieknę. Dobry, można do świnek, ale to nie wygląda jak ten Hamlet, który pokazywali. To jest może jakaś taka wieś bardziej ich obecnie, a nie samo już to całe ich osiedle, chyba że nie odkryłem całego, bo nie wiem, czy się respimy w tym miejscu, czy w tamtym, ale też mi nie mówcie. Dzień dobry, panie świnko, ja po pochodnie, a mogę ukraść trochę trawki, proszę. Nie bądź taki zły. Ej, chyba to trzeba ich okraść na początku, bo nie wiem szczerze, jak tu zacząć. Chyba bierzesz sobie trawę, tak o... Odchodzisz, on bierze tak tym kijem, mnie łapiesz. Znowu. Aha, on teraz mnie pochodnią leje. Frajer. Aha. Dodge Master. Ale muzyka atakowania jest fajna, taka skoczna, nie? Dobra, ziomek, teraz musisz ze mną biegać. Ja zginę przez to, naprawdę. Dobry miałem pomysł, żeby tutaj... O, patrzcie, teraz będę przed nim uciekał non-stop. Troszkę pozatrzymuję, troszkę pozakręcam, w którą stronę biegniesz. I tak całą noc będę biegał, okej? Okay? Prawym się teraz atakuje. Nie lewym. Chociaż może wcześniej też tak było. Czekajcie. O, mogę go F-ką zaatakować, dobra. Ej, przez chwilę mi odpuścił. Dobra. My jesteśmy też głodni. Outflee. Wywalaj mucho.
Śmieszne mają dźwięki chodzenia. Alberciku, proszę przestać. Ej, one nas pamiętają. Najgorzej, to będziemy mogli to zbierać nic praktycznie. No walnij. Kradzione jest dalej. Najlepszy gameplay na świecie. Przez dwa dni nie wiedziałem, jak ukraść świniom rzeczy. Czy no wiedziałem, ale nie chciałem za bardzo też. Siema, Piko. I will destroy you. Pięknie. Nie wiadomo, ile jeszcze dają, bo... No, Steam nie ma modyfikacji, nie? Dzień dobry. Przyszedłem państwa pierdolić. To, Coward! I tak na oko zdążę zebrać trzy trawy i... Odpuszcza mi wtedy. Czy w sensie odpuszcza, odciąga się ode mnie. Dobra, dobra. Ten motylka, ale chyba go nie zdążę dogonić. Ale już działa kontroler, super. Ej, patrz, chciał mi go zjeść. Polernik. Blacksmith, nie, on tutaj robi te kamienie coś. Dobry. Ja chyba ich wkurzam, tylko nie wiem, czy tak się powinno grać, tak szczerze, i raczej nie. Bo on tam coś do mnie się ma, no witam się. O, jesteśmy w tym Hamlecie, którego znam. Oha, ho, unpick. Siema, sklep. Dobra. A tak, oj, nie chcę. Za jednego oinka, za dwa oinki garland. Oink, tak to się powinno czytać, mam nadzieję. Ej, czy ja mogę do tych domów wchodzić, jak... Jak nie wiem, co zrobić ze sobą. It's a thing. Examine batteries. Dobra, czyli to są te sklepy. To jest sklep z nasionami. Fajnie, fajnie to wygląda. O, odpuścili mi. Nie, nie, nie. Ja idę sobie, kumplu. O, dobry. Boże, śmiesznie wyglądają te świnie. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze jakieś sklepy fajne. Jakiś George, wcale nie George. O! Jak to jest pan normalnie Larkin? On tutaj zarządzi tako. Bud it to home. O kurde! Można mieć własny dom! Za 50 oinków. Ochronę za 10 oinków. I myślę, że chyba to jest to, do czego będziemy dążyć. Halo, halo? Have the good we be. Tego chyba nie chcę. Może kupę? Lubicie świnie kupę. It's a thing. Okej. Okay. Super. Czyli jemu będziemy dawać pewnie te przedmioty, które widzieliście tam na trailerze. Jest trochę zbugowany, bo chodzi po ścianach. Będzie to trzeba dopisać gdzieś. Nie wiem, cokolwiek. Tak, z nim się traduje te rzeczy. Aspargus, nie wiem co to jest. Nie, nie chcę. Dobra, podnosi mi to zdrowie. Ale to jest bardzo ważne miejsce. Ale fajnie, wszystkie się witają i w ogóle. Ja taki jestem ham, tylko się nie witam. Ha, Hamlet. Błodne spa. Jakieś jedzonko. Dwa oinki. Dość niskie ceny na razie. Dobra, no ale no... Nic nie mogę kupić, bo nic nie posiadam i... Na razie to muszę odpuścić. Mamy grzyby. A, tutaj jest takie leczenie, antivenom. Czyli już wiadomo, co się będzie działo. Można ich też zaatakować tam. Troszkę mnie martwi, że niechcący kliknę to kiedyś. Chociaż. Zobaczymy, jak to... Money man. Dobra, tu jakieś patyki. Ardej darmowe. I think so. Super, mamy darmowy patyk. To już jest koniec mapy. Aha! Super to wygląda, nie? No już takie cywilizowane tutaj się witają z nami, ale nagle zgniłego leży na ziemi. Wiem. Dobra. Patrzcie, cała ta wioska jest tutaj. Ona jest taka ogrodzona dosyć. Chyba to będzie tak wyglądało zawsze, że tu za bardzo nie ma coś wokół niej, tylko
jest na pewnym skraju. O, trawa! Ja, z tych kamieni można trawę dostać. Dziękuję. Czy ktoś w ogóle się zesrał? Dobra, i co, ja rozumiem, że tutaj mogę tak stać. O, będzie światło, tak? To jest akademia. Aha, tutaj wymieniam te figurki, które były gdzieś tam. Na rzeczy. Aha, tutaj tego nie mogę wymienić. Trinkety są do kupienia. Król Świński. To jest takie muzeum, tak jakby trochę. Trzeba będzie popatrzeć później, co tu ciekawego widać. Tam coś po boku jest, to jakaś świnia pani chyba. I co, można spędzać noce tutaj w ich domach? Chwila. Na środku miasta nie byłem. To jest jakoś pusto. Slanty shanty. Ten gość tutaj pewnie będzie jakiś taki troszkę pieprznięty, bo wygląda jakby był mermem. Jestem ciekawy, czy będzie rzeczywiście tym mermem. Dlaczego by się znalazł tutaj w latających wyspach? Chociaż może nad Hamletem nie było nigdy Noa. Ale to już jest takie pomieszane, że cholera wie kiedy jaki czas był, więc nie będę o tym mówił na razie. Ten ho. Dobra, tu się kończy też już Hamlecik. I w sumie nie wiem, czy na tym świecie zaczynać streama, czy stworzyć kolejny. Ale to się jeszcze zobaczy. Bo już tak powoli będę kończył ten wstępowy odcinek. Bo szczerze nadal nie wiem, o co w tym wszystkim tu chodzi. Będzie trzeba to grać, zobaczyć. Ale dobrze, dobrze, to jest super, właśnie o to chodzi. Idziemy gdzieś, nie wiemy co się trafi, nie wiemy po prostu kompletnie nic, dzięki czemu możemy się dobrze bawić. Tam nie widziałem żadnych domków, do których mogę wejść. Tutaj mam latarnię. Tu będę stał chyba. A tu chyba będę stał. Tam jeszcze jest mapa do odkrycia, ale to nic. Zjedzmy sobie kwiatki. Mogę to zjeść. Obniża mi psychikę i to dosyć mocno. Sądzę, że to nie był dobry pomysł. Dobra, 130 zdrowia. I co? Czy latarnie zgasną? O kurde. No, nie zgasły. To patrzcie, mamy taką. No, nawet nie musimy się martwić o nic w sumie w nocy. To jest chyba pierwszy raz też jakiego. Bez jakiegoś czyzowania, jak wcześniej mieliśmy te pochodnie świńskie. Które były rozpalane, trzeba było je obudować, żeby świnie się tam pojawiały i je rozpalały non-stop. Mieliśmy wtedy nieskończone źródło światła. W Hamlecie kracia to w ogóle na całkiem nowy poziom. Więc siema. A, pewnie się zastanawiacie, czemu nie ma kamerki? W 17 minutach sobie przypomniałem i prawie 18. Jest rano, dopiero co wstałem. Tak jak mówiłem wcześniej w filmie, wyglądam koszmarnie. Chciałem wam to nagrać po prostu, że jest, wiem. Zobaczcie, jak to trzeba zrobić. W sensie nie sam gameplay, tylko jak sobie to włączyć i no, że będzie stream dzisiaj, także zapraszam jeszcze raz ludzi wszystkich. Dobra, skończyło się. Dzień dobry, to jest City Hall. I tam jest pan prezydent. W porządku, pilnuję. Dobra, czyli w mieście w miarę mogę pozbierać te rzeczy. Oni dopiero tam na tym countryside się będą coś wkurzać, że tam coś zbieram. Tutaj jeszcze mogę rzeczy pozbierać. Tutaj jakieś jedzenie jest, siemano. Tutaj już są gotowe. Morsolki. Dobra, fajnie, fajnie. Czy ja widzę jakąś nową potrawę? Nie, ale widzę te różne monety widzę. Więc nie wiem, o co to chodzi. Kurczak. Gdzie ten wąż jest? O, to mi powiedzcie. Dzień dobry. To wcale nie byłem ja przed chwilą, który was okradał. Wszystkiego. O, to może zrobię to jeszcze raz. Siema. Dzień dobry. Hope he doesn't farm pigs. No to by było troszkę dziwne, gdyby oni rzeczywiście farmili jakieś świnki jeszcze. Dobra, czyli patrzcie, tutaj mam taką wieś, tutaj jest to całe miasto. No i co, zaczynają się inne biomy, gdzie jest dzicz i cholera wie co zrobić. Nie za duży ten Hamlet. Domki świnków są oznaczone tak samo, chyba że są tymi domkami specjalnymi. No a później można sobie zbudować własny domek, tylko trzeba zbierać chyba 50 oinków. O ile tak się nazywa ta waluta. O nie, on mnie dalej goni. Panie świnku, proszę mnie zostawić w pokoju.
Dobra, sobie to ogarnę troszkę. Ty jesteś w ogóle agresywny? Nie, on ucieka przede mną. Drugim gnojakiem, który przede mną ucieka. Pierwsze co jeszcze, to ja muszę ściąć inne drewno, bo to nie jest drewno, którego ja potrzebuję. Strasznie głośna muzyka. Ej, halo, halo. Seedpot. Patrzcie! Ma pełną gębę. Oddawaj mi mojego seedpoda. Nie oddał. Jaki jest nowy drzewiec? Patrz jak napełnioną ma mordę. I wpieprza się w to drzewo. Uciekaj stąd. Ja chcę drewno tylko, a te mi będą tutaj gonić. Rudzielce zasrane. Dobra. Idę obczaić kamień jeszcze. Muzyka jest strasznie głośna. Co to jest? Pasolko robale. Nie no, super. Pełno jest tych radiszów. Dobra, zobaczmy te robaki tutaj. By były na trailerze. Fajnie się przez tą trawę chodzi, ale nie widzę ich. Są te nowe świetliki, nie wiem co z nimi zrobić. Tu jest coś spalonego. Tu były meteoryty chyba. Albo wulkan. Dobra, mamy węgiel przynajmniej. Co? Tu są spalone drzewa. Rainforest. Co to jest? Czy to jest mechaniczny? Iron Hulk. No trochę jak mechaniczny, a Wilson mówi, że... Uwaga, bo to jest... uzbrojone. Dobra, spróbujemy zrobić młotek. Nie. Tego na pewno nie możemy rozbić młotkiem. Chciałem jakiś miał. Dobra, muzyka jest na pewno za głośna. To trzeba będzie im zgłosić, że muzyka się włącza za głośno. O wiele głośniej niż powinna. Kurde, najchętniej bym to grał i grał po prostu cały czas. A no i właśnie, proszę was, jeśli jesteście w becie, no jesteście raczej, każdy jest. To zgłaszajcie te problemy, które napotykacie, to co nie działa i tak dalej. No bo o to chodzi w tej becie, o to żebyśmy w grudniu mogli już kupić grę, która naprawdę jest porządnie skończona, zrobiona dobrze i nikt się nie musi martwić o to, że coś nie będzie działało. Siema Redbird, kumpel z poprzednich światów. Tam widziałem jakąś wyspę, jest deszcz, trzeci dzień i pada u mnie deszcz. Chyba, że to jest tylko przez ten lasek deszczowy, bo tutaj są te... Nie, to są palm tree, okej. Wcześniej były te drzewa deszczowe. No, znowu paw. Fajnie to wygląda, ale do czego to służy, nie wiem. Ale ładne, ładne to, ładne, nie powiem. Rainforest. Ula la la la. A co my tu mamy? I co my tu mamy? It wouldn't fit in my pocket. Mi się wydaje, że to kilo będzie bardzo potrzebny. O, zabiłem to coś, ale nic z tego nie mam. Chciałbym poszukać jednego flintu. Może mi wydropić tutaj, proszę. Dziękuję. Teraz zrobimy kilo. Strasznie to wszystkiego brakuje, ale może jeszcze się nauczę, jak to się zdobywa. Jest, to się da wykopać. O, papę! Dobra, mam złego ducha świni. Super. A ja nie mam zbroi, żeby się z nim poradzić. Złoty proszek. Chyba kamienie, tylko zdobyliśmy z tego jeszcze. Nawet nie wiem, ile on ma życia jeszcze i nie mogę go za bardzo kajtować. Wiecie, co zrobimy? O! A! O, dobra, kumplu, chodź tu. Szarżują skurczybyki. Egzotyczny kwiat. To fajnie wygląda. Dobra, gryzą go. I to pasuje. Próbuję go tak tutaj wgrać, żeby on sobie z nich stał non stop. Co to jest? Jakie słodkie! A czym ty jesteś? Jesteś liśkiem. Ale ładny! Jeszcze go gryzie.
Ugryzły go, a mnie gryziecie? Nie, chyba nie gryzą. Ale gryzą się z robakami, będzie im smutno jak umrą. Dobra, mamy to złoto. Mamy tego flinta. I co? Ja chyba tu skończę odcinek. I na streamku wejdziemy do tej jaskini, kurde. Tak, o, będziemy wchodzić. Także wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na streama później, będziemy sobie grali dalej i co? Do usłyszenia, na razie. Hamlet, nareszcie.